Cześć! Spacerując po Wrocławiu nie sposób nie odwiedzić tego gmachu, Ossolineum. Jedna z najpiękniejszych barokowych budowli z przełomu XVII i XVIII wieku na Dolnym Śląsku. Przez ponad 570 lat mieścił się tu szpital i klasztor prowadzony przez szpitalników, braci szpitalnych lub jak sami chcieli być nazywani zakonem rycerskim krzyżowców z czerwoną gwiazdą. Zostali sprowadzeni z Pragi do Wrocławia przez księżnę Annę, żonę księcia Henryka Pobożnego, synową świętej Jadwigi. Prowadzili tutaj działalność charytatywną i szpitalną dla chorych i ubogich do 1810 roku, kiedy zakon został sekularyzowany. 9 lat później w murach tego klasztoru, dawnego klasztoru, powstaje jedna z najlepszych szkół we Wrocławiu, Gimnazjum Świętego Macieja. Po II wojnie światowej w latach 1946-1947 ze Lwowa przenosi się tutaj siedziba Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, jedna z najważniejszych instytucji dla polskiej historii i polskiej kultury. Działa tu także część zakładu Muzeum Książąt Lubomirskich. Zwiedzanie Ossolineum zaczynamy od góry. Wdrapaliśmy się tutaj na strych, aby pokazać Wam to niezwykłe i unikatowe urządzenie, a przewodnikiem po tym i po kolejnych pomieszczeniach Ossolineum będzie Wojciech Gruk, adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich, historyk sztuki. Cześć Wojtku. Cześć Maćku, witam serdecznie, witam Państwa bardzo serdecznie. To właśnie, co to za niezwykła konstrukcja? Do czego służyła i dlaczego akurat jest na strychu? Konstrukcja rzeczywiście jest unikatowa. Trzeba przyznać, że w całej Europie Środkowo-Wschodniej drugiego takiego urządzenia się nie znajdzie, a przynajmniej zachowanego kompletnie, bo to jest jedyny dźwig deptakowy, kompletnie zachowany do naszych czasów. Konstrukcja, która powstała pod koniec XVII stulecia, pierwotnie służyła do podźwigania elementów konstrukcyjnych, materiałów budowlanych, wykorzystywanych do budowy gmachu krzyżowców z czerwoną gwiazdą, obecnej siedziby Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Dźwig znajduje się na strychu skrzydła południowego, które wybudowano jako pierwsze. Jest to urządzenie o konstrukcji tyleż nieskomplikowanej, co imponującej. Składa się ono z ogromnego kołowrotka, który napędzany był siłą nóg dwóch ludzi. Poruszając się w przód lub w tył, ci ludzie wprowadzali w ruch wał, do którego przymocowana była lina, powodująca rozwijanie się lub wciąganie haku, do którego przymocowany był ładunek. Natomiast ciekawostką jest, że ramię tego dźwigu położone jest na kracie, która powodowała w miarę rozwijania bądź zwijania liny wysuwanie lub wsuwanie się do wnętrza strychu całego ramienia dźwigu. Dzięki temu można było uniknąć zniszczenia elewacji budynku, a także umożliwić wciągnięcie ciężaru do środka. Po prostu w miarę podnoszenia się ładunku zbliżał się on do elewacji i finalnie wystarczyło go tylko lekko pociągnąć do środka, żeby ciężki ładunek się tutaj znalazł. Czy jak rozumiem, ten strych służył też jako magazyn dla towarów, tak, które tutaj składowano i gromadzono? Tak. Problemem tego budynku od początku było bliskie sąsiedztwo Odry. Dzięki temu nie udało się tutaj zbudować szczególnie rozbudowanych piwnic. Nie było za dużo przestrzeni magazynującej, dlatego po skończeniu budowy zdecydowano się właśnie te funkcje magazynujące przenieść na strych i dlatego też ten dźwig przetrwał w nienaruszonym stanie do naszych czasów. Po prostu nadal potrzebny był ten mechanizm do transportowania ładunków, bo zazwyczaj, i dlatego tak mało takich konstrukcji przetrwało do naszych czasów, one były po prostu rozbierane. Po zakończeniu budowy demontowano je, przenoszono na inne miejsce. Na szczęście nie tutaj. A czy to urządzenie działa? Jeśli tak, to czy mógłbyś nam zademonstrować? Urządzenie jest wprawdzie kompletnie zachowane, jednak ze względów konserwatorskich część oryginalnych elementów została zdemontowana i czeka na konserwację. Dlatego niestety póki co jeszcze nie mogę zademonstrować jego działania. Liczymy jednak, że niedługo uda nam się przywrócić ten wspaniały obiekt do dawnej świetności i Państwo będą mogli
zobaczyć go w działaniu. To co, idziemy dalej. Zapraszam. Weszliśmy do pomieszczenia z bardzo dużą ilością fresków. Do czego ta sala służyła? Jak była wykorzystywana? To najbardziej reprezentacyjna sala dawnego klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. Ciąg tak zwanej prałatury letniej, należącej do wyłącznej dyspozycji mistrza wrocławskich Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą. Sala ozdobiona wspaniałymi sztukateriami i przede wszystkim wspaniałymi freskami autorstwa Johanna Jakoba Eibelwisera, malowidłami prezentującymi szczególny związek zakonu Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą z pobożnością Krzyża Świętego, jako że oni byli zakonem krzyżowym. Niestety część z tych malowideł do naszych czasów nie dotrwała. Sala ta nazywana jest salą pod kopułą, też jak można odczytać ten program artystyczny, bo to swojego rodzaju, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, pozytywny PR, ale też budowanie pewnej legendy. Tak, tutaj mamy do czynienia właśnie w pełnym tego słowa znaczeniu z propagandą zakonu wręcz. Rzecz wygląda w ten sposób, że zakon ten o początkach bardzo skromnych w średniowiecznej Pradze, zakon, który rozpoczął swoją działalność jako bractwo szpitalne, na pewnym etapie dziejów postanowił nieco zmienić swój status i stać się zakonem rycerskim, uzyskać status zakonu rycerskiego. Było to w XVII stuleciu i na fali działań, właśnie działań PR-owych mających na celu uzyskanie tego statusu zakonu rycerskiego, krzyżowcy rozpoczęli niezwykle rozbudowaną kampanię, między innymi wizualną, przy pomocy środków wizualnych, przy pomocy mecenatu artystycznego. Chodziło tutaj o propagowanie również przy pomocy sztuki pewnej szczególnej wizji historii tego zakonu, w której to oficjalnej historii zakon ten wcale nie był skromnym zakonem szpitalnym, ale wspaniałym zakonem rycerskim założonym w Ziemi Świętej przez samą świętą Helenę. I właśnie sceny z tej oficjalnej, legendarnej historii zakonu zdobiły malowidła kopuły zamykającej pomieszczenie, w którym się znajdujemy. Cztery malowidła przedstawiały walkę, bitwę Konstantyna Wielkiego z Maksencjuszem przy moście Mulwijskim w 312 roku naszej ery, czyli właściwie epoka jeszcze starożytności. Następnie odnalezienie Krzyża Świętego przez świętą Helenę w Ziemi Świętej 10 lat później, w którym to wydarzeniu mieli brać udział dawni żołnierze Konstantyna Wielkiego, uważani za pierwszych krzyżowców, i podczas właśnie tej wizyty ze świętą Heleną ona miała nadać krzyżowcom z Czerwoną Gwiazdą ich status, właśnie powołać faktycznie do istnienia ten zakon. Następne dwie sceny przedstawiały już faktycznie historyczne wydarzenia, czyli początek praskiej działalności zakonu i sprowadzenie ich do Wrocławia w pierwszej połowie XIII stulecia. Tak patrzę do góry, te freski czy przetrwały do dzisiaj? Czy zniszczenia wojenne, które ogarnęły cały Wrocław, też tutaj odcisnęły swoje piętno? No niestety tak. Niestety freski przepadły. Te freski, które widzimy niżej, są oryginalne, one przetrwały, ale te konkretnie znajdujące się w samej kopule zostały zniszczone na początku 1945 roku podczas walk o twierdzę Wrocław. Kopuła pozostawała w takim stanie ledwo zabezpieczonym aż do początku XXI wieku, kiedy została ona starannie zrekonstruowana. Niestety nie poważono się wtedy na rekonstrukcję tych fresków, więc o ile sztukaterie, o ile wygląd jej faktycznie jest jeden do jednego odwzorowaniem jej pierwotnego wyglądu, o tyle malowidła są jedynie zaznaczone w takiej
zamglonej formie, bo jak przyjrzymy się im, to one faktycznie odzwierciedlają nieco kształt tych malowideł, które tam się wcześniej znajdowały, ale jedynie jakby przez zamglone zwierciadło. Jesteśmy w pomieszczeniu, bez którego chyba żaden klasztor nie mógłby się obejść. Co tutaj było, co robiono? Jesteśmy w dawnym refektarzu, czyli miejscu, w którym bracia posilali się. I chodzi tu o strawę nie tylko fizyczną, ale również duchową. I właśnie o tym drugim aspekcie opowiada głównie warstwa ikonograficzna, program artystyczny tego pomieszczenia. No bo faktycznie jest z tego sporo, dużo, tak samo dużo jak w niedawno oglądanej sali pod kopułą. I tak oglądam, patrzę, ale chyba dzisiaj dla współczesnego człowieka trudno zinterpretować te cytaty. Nie wiem, jak to nazwać. Większość z malowideł, które możemy oglądać w tej sali, są to emblematy, czyli specyficzny rodzaj kompozycji, bardzo popularnej w epoce renesansu i baroku, będącej połączeniem obrazka z treścią. I nie tylko dzisiaj nam trudno jest je zrozumieć. I to nie było takie proste również w epoce wczesno-nowożytnej. O to chodziło, żeby te małe obrazki, żeby te małe kompozycje skłaniały do refleksji. I tutaj warto wrócić do tego, czym były posiłki w klasztorze. No, nie były to wesołe biesiady przy rubasznych opowieściach, ale czas zadumy. Bracia posilali się w milczeniu, słuchając ewentualnie głosu lektora czytającego nabożne pisma. I mieli też czas na refleksję, na kontemplację i program artystyczny tego pomieszczenia miał służyć właśnie pobudzeniu u nich różnych pożądanych refleksji. Warto przyjrzeć się poszczególnym dziełom. Na przykład tutaj mamy przedstawienie stołu, na którym leży chleb i dwie księgi. Na jednej napisane jest Biblia Sacra, Biblia Święta. Księga obok to jest drugi egzemplarz Pisma Świętego, otwarty na stronach non in solo pane, czyli nie tylko chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi od Boga. Zauważmy, jakie to jest blisko związane z funkcją tego pomieszczenia. Tak więc program ikonograficzny oparty na motywie jedzenia i w odwołaniu do pewnej wartości duchowej, uczącej pożądanych postaw względem tego jedzenia. Jeszcze jednym interesującym przykładem jest kompozycja, którą oglądamy w tym miejscu, przedstawiająca suto zastawiony stół, kielichy z winem, winogrona i napis Medice si modice, czyli leczy, jeśli z umiarem. Wszystko jest dla ludzi, ale należy zachować umiar. I to, co my dzisiaj oglądamy i to, co oglądali właśnie zakonnicy, no przez wiele lat było ukryte i tak naprawdę od niedawna możemy podziwiać w pełni tą salę tak bogato zdobioną. Tak, odkrycie tych fresków pod koniec lat 90. było dużym wydarzeniem. One do tego czasu były pobielone. Wydawało się, że nic pod tynkiem się nie znajduje. Okazało się szczęśliwie, że kiedy pod koniec XVIII stulecia, w związku z obowiązującym wówczas smakiem estetycznym, zdecydowano się je pobielić, no to właśnie one zostały jedynie pobielone, a nie zniszczone. Dlatego na początku XXI wieku można było przeprowadzić staranną konserwację zachowanych malowideł. Nie wszystkie niestety przetrwały, ale te, które nie zostały odtworzone, te, które nie zostały odrestaurowane, one już w momencie pobielenia były zniszczone. Dzięki Wojtku za tą pasjonującą wycieczkę przez historię zapisaną w sztuce. No, warto tu się wybrać i odkrywać. To miejsce jest naprawdę bardzo interesujące i ciekawe niezwykle. Bardzo się cieszę.
Bardzo miło było Cię gościć, Maćku. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Jak mogliście się sami przekonać, mury tego zabytkowego klasztoru kryją intrygującą i niezwykłą historię. Przeplata nam się tutaj i miesza historia Lwowa, Pragi czy Wrocławia. Warto tu się wybrać nie tylko, aby podziwiać stare druki, zabytkowe grafiki, mapy, medale, ale także, aby podziwiać cuda inżynieryjne i zabytkowe barokowe wnętrza.